Cześć, z tej strony Monika. Zapraszam Was na przegląd oferty Ochnika. Będzie trochę o wierzchniach idealnych na zbliżającą się wiosnę. Zacznijmy od tego, że zamówiłam nie tylko okrycia wierzchnie, ale też kilka ubrań wpadło do mojego koszyka. Jeżeli ciekawe jesteście moich wymiarów i chciałobyście się bliżej przyjrzeć ubraniom, to moje wymiary oraz linki do wszystkich ubrań, które dzisiaj mierzę, znajdziecie jak zawsze w opisie. Zacznijmy od tego, co mam na sobie. Jest to biała bluzka w prążek z niewielkim dekoltem. Takie dekolty są teraz modne. Prążek jest szeroki i bluzka jest dosyć elastyczna, także tutaj bardzo fajnie się ten materiał naciąga. Mam na sobie rozmiar S i uważam, że jest to rozmiar odpowiedni, po prostu ładnie dopasowany, nie jest ani nigdzie opięty, ani też nie ma jakby nadmiaru materiału, czego też zresztą nie lubię, dlatego świetnie sięga mniej więcej dotąd. Mam na sobie czerwoną spódnicę dzianinową w rozmiarze również S. Takich spódnic widziałam kilka w różnych markach, więc stwierdziłam, że może zobaczymy tutaj, bo ten kolor jest niezwykle intrygujący. O ile czerwona krótka spódnica jakoś źle mi się kojarzy, o tyle ta długość, którą zresztą zaraz zobaczycie, uważam, że się prezentuje bardzo dobrze. Spódnica również jest w prążek, jest bardzo elastyczna, mam na sobie rozmiar S. Tu są dwie szlufki, tutaj mamy wiązanie, które może być, może go nie być, można zastąpić paskiem. Tutaj jest troszeczkę bardziej taki zbity ściągacz, a tutaj bardziej luźny. Tak się prezentuje z tyłu, a tak się prezentuje w całości. Także taka długość za kolanko. I tutaj jest też rozcięcie. Myślę, że spokojnie tę spódnicę można nosić tyłem naprzód, dlatego że rozcięcie, ona jest elastyczna, nie jest jakaś tak bardzo, wiecie, skrojona, żeby definiowała, gdzie jest przód, a gdzie tył. Także rozcięcie może iść do tyłu, do przodu, tak jak lubicie. Natomiast świetnie, że jest to rozcięcie, chociaż ona i ten materiał i tak jest na tyle elastyczny, że pewnie by się naciągnął. Jest bardzo wygodna, jeżeli chodzi o chodzenie, jest bardzo komfortowa, jeżeli chodzi o noszenie. Materiał jest bardzo przyjemny, wygląda bardzo dobrze jakościowo. Zarówno ten u góry, jak i ten u dołu, na odwrót, ten u dołu, jak i ten u góry. Ten jest troszeczkę bardziej szorstki, a ten jest bardziej taki mięciusi. Zamówiłam również spodnie. Spodnie w kant. Mam na sobie rozmiar S. I jest to rozmiar i dobry, i zły. Już Wam tłumaczę, o co chodzi. Jak widzicie, sięgają dosyć wysoko, także praktycznie jest to stan wysoki, taki jak ja lubię. I tutaj są idealnie dopasowane. Natomiast tutaj w okolicy, no może nie tyle bioder, co ud, materiału jest za mało. Także tu by się przydał rozmiar większy, ale tu jest w porządku. Widzicie, te zaszewki się też trochę rozchodzą. Także też trochę materiału w brzuchu, natomiast nie więcej już w talii, bo po prostu będzie za dużo luzu, a spięte paski mogą wyglądać trochę dziwnie, jak za dużo materiału się jednak spina. Spodnie mają kieszenie, nie mają podszewki, mają czarny, bardzo mocno nasycony kolor. Wyglądają bardzo elegancko. Nogawka w dodatku jest idealna dla mojego wzrostu 1,60 m, bo sięga do kostki. Także świetnie zarówno do szpilek, jak i do płaskiego obuwia. I tak jak spoglądam tutaj w lustro, to one albo mają prostą nogawkę, albo lekko zwężaną. Natomiast na mnie niestety nie prezentują się najlepiej, ale na modelce wyglądały świetnie. Zamówiłam również sukienkę. Jakżeby mogło zabraknąć u mnie sukienek. Sukienka niebieska, mam na sobie rozmiar S i z czego pamiętam, to jest wykonana w 100% z wiskozy. Takie ściągacze przy rękawach. Rękaw jest, jak widzicie, taki dłuższy, myślę, że idealnie wiosenny. Materiał jest cieniutki, leciutki, także nawet latem myślę, że w porządku. Za bardzo się w tym nie spocimy. Rozpinana jest na guziczki. Guziczki są złote. Tutaj dodatkowo jest ściągacz w talii, ale jakoś powiem Wam szczerze, tak jak spoglądam, przynajmniej w podgląd, zaraz się zobaczę w lustrze, nie wygląda to zbyt ciekawie. Albo ten ściągacz jest zbyt słaby i ona po prostu, on zbyt nisko wychodzi, albo po prostu no, nie jest to krój dla mnie. Gdzieś tutaj, wiecie, tak jakbym nie miała talii, a jakąś tam mam, więc w sumie fajnie byłoby ją widzieć. W ten sposób wygląda w całości. Tutaj jest delikatnie, widzę, że ten krój jest zaokrąglony tak jak przy koszulach. Tak się prezentuje z tyłu. Dekolt nie jest zbyt duży, nie da się go regulować tymi guziczkami, tak jakby jest na stałe. Sukienka nie ma podszewki, sprawdzam, czy ma kieszenie, ale nie ma kieszeni. Natomiast jest tutaj też sporo materiału, także krój bardzo fajny. Niestety ta góra to raczej nie dla mnie.
Skusiłam się również na kombinezon, kombinezon granatowy, tutaj jest suwak, a tu są guziczki. Ochnik ma taki swoisty styl, który trzeba lubić, że tak powiem, niektóre ubrania mają taki charakter typowo ochnikowy, że tak powiem. Ja czasami lubię niektóre z tych ubrań, bo są po prostu dosyć nietypowe, no ale to, tak jak mówię, trzeba lubić. Jak widzicie, ta góra też jest nietypowa. Szerokie ramiona, tutaj nie ma żadnych poduszek. Rozmiar S, który mam na sobie, uważam za odpowiedni, dobrze leży tutaj w talii i tutaj mam jeszcze trochę luzu w udach, dzięki czemu materiał układa się lepiej, nie są w tym miejscu zbyt opięte spodnie, czyli dół od tego kombinezonu, są kieszenie, materiał jest grubszy, także myślę, że też dobry na ten okres przejściowy, bardzo delikatny i przyjemny, ale właśnie nie taki cieniutki jak w wypadku tej sukienki, która była przed chwilą, tylko już nieco grubszy, bardzo dobrze wygląda jakościowo, nie ma kantki ani z przodu, ani z tyłu, o tak się prezentuje z tyłu, także jak widzicie zabudowany. Jeżeli chodzi o długość, to tutaj musiałabym go jednak skrócić jakieś 2 cm, bo nie podoba mi się, jak się układa nogawka na bucie. Także coś bym tu musiała pokombinować. Natomiast tak ogólnie myślę, że bardzo w porządku. To są nie guziki, tylko zatrzaski, także można sobie gdzieś tutaj jakiś zatrzask rozpiąć, można coś założyć pod spód, bo tutaj też jest sporo materiału. Te wycięcia na rękawy też są dosyć głębokie, także spokojnie można czy koszulę, czy bluzkę jeszcze założyć pod spód, po to, żeby po prostu było nieco cieplej. Na początku była mowa o okryciach wierzchnich, więc przechodzę już do okryć wierzchnich, tak patrzę, jest kilka. Na sobie mam trencz zielony w rozmiarze S. Jeżeli szukacie ciekawego trencza, to zapraszam na mój film o trenczach. Gdzieś niedawno był opublikowany. Tam są typowo tylko i wyłącznie trencze takich dostępnych wszędzie marek. Także możecie tam zajrzeć. A to, co tam mi się nie udało, że tak powiem, uchwycić, będzie się jeszcze pojawiało w poszczególnych markach, czy jak się coś nowego pojawi. Trencz w bardzo ładnym kolorze. Tutaj dodatkowo rękawy są zapinane, także można je sobie troszeczkę zwężać. Jeżeli chodzi o pasek, to pasek jest takim zwykłym paskiem z oczkami, z bolcem. Sprzączka, tak jak tutaj, jest obszyta skórą, także wygląda to bardzo ładnie. Widzę, że teraz w bardzo wielu trenczach, tak samo było na tym poprzednim filmie, ma obszyte sprzączki skórą i to wygląda bardzo dobrze. Ma podszewkę, podszewka jest zielona, także nigdzie nie kontrastuje. Myślę, że jak gdzieś tam wiatr rozchyli, to też będzie to wyglądało dobrze. Guziki są czarne, trencz jest dwurzędowy. No i co, pora się zapiąć, zawiązać, a jeszcze Wam pokażę, jak się prezentuje, zanim się zawiąże. Gotowe. Tego materiału jest tutaj całkiem sporo, dlatego myślę, że się ładnie układa. Spójrzcie, rękawy, ramiona mam troszeczkę obniżone, tu nie ma żadnych poduszek, są naszyte pagony. Jeszcze może z tyłu, nie wiem, czy jest klapka, bo też nie zawsze jest, ale tutaj jest. Pasek też jest na tyle długi, że spokojnie można go zawiązać. Wielki plus, kieszenie, takie bez żadnych ozdobników, mało widoczne, co ja osobiście lubię. Także dla mnie na plus. Będę się nad nim zastanawiać, bo wprawdzie mam już trencz, ale taki kolor może by mi się przydał. Ostatnio bardzo lubię bomberki, dlatego jak zobaczyłam tą kurtkę, to musiałam ją zamówić. Wykonana jest ze skóry i jak dla mnie to jest raczej kurtka zimowa. Myślałam, że będzie taka przejściowa na teraz, jak pogoda się nie może zdecydować, czy jeszcze jest zima, czy jest już wiosna. Tak się prezentuje kolor, bardzo ładny, była jeszcze czarna, tutaj mamy zamek, no i tak jak mówię, jest dosyć gruba i zobaczymy, czy będzie dobra, dlatego że trochę nisko wychodzi ten ściągacz i mogę w tym różnie wyglądać. Mam na sobie rozmiar S, jest to rozmiar w mojej ocenie odpowiedni, tak wygląda po zapięciu. No cóż, szału nie ma, że tak powiem. Ten kołnierz jest dosyć sztywny, on mi się tu gdzieś wbija. O, w skórę, więc przy makijażu prawdopodobnie ta część kurtki będzie cały czas brudna. Niestety, no a jest to skóra, więc trzeba będzie to odpowiednio czyścić. Tu mamy kieszenie, także w porządku, tak się prezentuje z tyłu. Jak widzicie, ten ściągacz nie opina jakoś zbytnio. Natomiast nie wiem, czy to jest zaleta, bo ja bym go wolała, wiecie co, ukryć, trochę skracać tą kurtkę. O,
I tak mi się wydaje, że ta kurtka wygląda nieco lepiej. Natomiast ja już nie potrzebuję zimowej kurtki, dlatego na pewno ze mną nie zostanie. Jeżeli chodzi o rozmiar, jak mówiłam, odpowiedni, długość rękawa też jest odpowiednia. To jest bodajże skóra naturalna i ta kurtka była dużo przeceniona. Jeżeli się nie mylę, to chyba z 1500 na 600 zł. Także bardzo ciepła też, tak w ogóle, bo mi tutaj się ciepławo robi zbytnio. Także przechodzę do lżejszych kurtek. To chyba jeszcze płaszcz z wyprzedaży, o ile się nie mylę, bo jak dla mnie jest to płaszcz zimowy, przynajmniej mam tej grubości płaszcz zimowy. Przepiękny bordowy kolor, rozmiar S, który mam na sobie, uważam za odpowiedni. Tutaj jest jeszcze ściągacz przy rękawie, co ja osobiście bardzo lubię, także nigdzie tutaj chłód żadny się nie dostaje, jakoś się nie podwija ten rękaw, super. Dodatkowo z tyłu bardzo przyjemne futerko na kapturze, piękne pikowanie. Jak widzicie, płaszcz jest dosyć długi, no bo praktycznie przy moim wzroście jest to 3/4. Bardzo ładnie wykonany, po prostu widać tą jakość. Także świetnie, kieszenie, ściągacz w pasie, w talii, to co, spróbuję się zapiąć, tylko się zastanawiam, czy się cała zapinać, bo tutaj jest zapinany na suwak. Jest to dwustronny suwak, czyli możecie na przykład go sobie zapiąć dotąd, a tutaj już nie zapinać, ale może wystarczy wziąć i zapiąć się inaczej. I tak się prezentuje po zapięciu. Tutaj mamy napy, no i oprócz tego taki, wiecie co, gruby, czarny zamek. Także bardzo porządny. Dodatkowo ten pasek, który tutaj widzicie, można troczkami ujarzmić. Nie trzeba go związywać, jeżeli tego nie lubicie. Są po prostu troczki i można sobie je zwęzić i wtedy nie trzeba go będzie zawiązywać za każdym razem, aczkolwiek taki wiżący, latający jak dzwonki na wietrze, to nie wiem, czy ten pasek by mi odpowiadał. Raczej wolałabym go jednak zawiązać. Natomiast podoba mi się, że ten płaszcz jest dosyć dobrze dopasowany do figury. Nie ma nigdzie nadmiarów materiału. Kolor ma bardzo interesujący. No i będę się nad nim zastanawiać, bo mam już wprawdzie płaszcz. Płaszcz granatowy, natomiast myślę sobie, że może jakiś inny kolor bym przygarnęła. Skoro są wyprzedaże, to pewnie jest to najlepszy moment. A teraz płaszcz wiosenny, już nieco krótszy i dużo, dużo cieńszy. Mam na sobie rozmiar S i pikowany jest, ja to nazywam w kołderkę, tak jak kołdry, wiecie, co to jest za figura geometryczna, w te latawce takie, rąby. Także bardzo ładny, cieniutki, leciutki, zapinany na zatrzaski, także nigdzie tutaj nie ma zamka, co akurat jest dla mnie minusem. Wolałabym, tak jak było w tamtym płaszczu, żeby był zarówno zamek, jak i zatrzaski na takie, wiecie, większe chłody, gdzie się człowiek, kurczę, ubierze niestosownie do sytuacji, ale już jestem, że tak powiem, poza domem i nie mogę się wrócić, no to jednak zamek dużo zmienia, także zapnę się może. I tak się prezentuje po zapięciu. Tutaj dodatkowo jest wbudowany pasek, taka szarfa, którą możecie zawiązać. Nie ma nigdzie żadnych bolców. Kieszenie też łatwo dostępne, bez klapek żadnych. O, tak się prezentuje z tyłu. Jak widzicie, dobrze leży w ramionach. Nie ma żadnych poduszek w ramionach. Długość rękawa to powiedzmy, że jest idealna, tam minimalnie są przydługie, ale tyle co nic, także wystarczy je troszeczkę, powiedzmy sobie, wywinąć, a można nawet z takimi chodzić. I przyznaję, że bardzo mi się podoba, wygląda bardzo dobrze jakościowo, tak delikatnie połyskuje, podobnie jak ten poprzedni. Także materiał widać, że jest świetnej jakości. Czy ze mną zostanie? Nie wiem, bo nie wiem, czy widziałyście moją kolekcję wiosenno-jesienną, jeśli chodzi o okrycia wierzchnie. Jeżeli nie, to zapraszam na mój kanał, bo raczej mam w czym chodzić. W zimowych w sumie też. Także czy coś przygarnę, to jeszcze zobaczymy. Natomiast ten uważam, że leży bardzo dobrze. Też nie ma tego materiału nigdzie za dużo. Ja lubię chodzić w sukienkach na przykład i potrzebuję czegoś troszeczkę dłuższego, właśnie chociaż do kolanka, żeby przy tej długości takiej, wiecie, o, dotąd jakoś wyglądać, bo jednak nie lubię krótkiej kurtki, na przykład spódnicy do kolana. To tak dla mnie wygląda średnio. Wolę jednak wtedy coś dłuższego.
A teraz coś krótszego. Nowa kolekcja. Zdradzę Wam, że nie opłaca się kupować w Ochniku po cenach oryginalnych, dlatego że przeceny są niesamowicie często. Często są promocje nawet na najnowszą kolekcję, dlatego warto czasami chwilę poczekać i zaoszczędzić. Nawet do 50%. Ta kurtka właśnie była przeceniona. Kolor ma niebieski. Ściągacz tutaj przy rękawie. Mam rozmiar 36 odpowiedni. Nie ma tutaj żadnych poduch. Tak się prezentuje z tyłu. Nie ma kaptura, ma stójkę. Pikowanie, jak widzicie, poprzeczne pasy i mi się wydaje, że są jak dla mnie mniej korzystne. Gdzieś mnie tutaj poszerzają w tej części zbytnio. Natomiast kolor jest bardzo ładny, energetyczny. Zamek jest również podwójny, że możecie sobie zapiąć na przykład tylko do połowy od góry, a od dołu mieć rozpuszczone. Także super. Szkoda, że nie ma, tak jak mówię, tych zatrzasków. Tak wygląda po zapięciu. Szczerze mówiąc, nie czuję się w tym dobrze. Wydaje mi się, że wyglądam jak taki, wiecie, walec albo prostokąt. Gdzieś zatracam kobiecą sylwetkę, taką, którą ja lubię najbardziej, czyli sylwetkę klepsydry. Dlatego nie jest to niestety dla mnie. Natomiast sama kurtka jest cienka, lekka, bardzo ładna, ma piękny kolor. Tylko po prostu nie mój krój. To były wszystkie ubrania, które zamówiłam w Ochniku. Jeżeli lubicie Ochnika, dawajcie łapki w górę, jeżeli film Wam się podobał, dlatego że ja osobiście bardzo lubię tą markę, mam bardzo dużo kurtek z Ochnika, ubrań to raczej mniej, raczej mój mąż, natomiast ja mam sporo, dlatego będę na pewno wracać z holami raz za czas, chociaż staram się jak najrzadziej, bo zazwyczaj coś mi się właśnie podoba, a ja już mam, bo te kurtki noszę już od wielu, wielu lat, co najmniej 10 lat i nic im się nie dzieje. Także to nie jest taka szybka rotacja jak w wypadku innych marek, gdzie powiedzmy po paru latach mogę sobie kurtkę wymienić, bo już się zużyła. Tutaj no jakby nie mam powodu. Nadal jest ładna i nadal nie jest zużyta. To jest problem, bo szafa tylko puchnie. A na razie skupię się może na ubraniach. Będzie dla mnie korzystniej. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i zapraszam Was na kolejne filmy. Do zobaczenia, pa!